Cześć. Cześć, witajcie. Dzisiaj temat wizji. Zobaczmy do kule wizji przyszłości, magię i projektowanie przyszłości. Tym się dzisiaj zajmiemy. Jak człowiek postrzega swoją przyszłość, jak ją projektuje, jak tworzy wizje, negatywne wizje siebie, na przykład w czasach SBS-u, czyli emocjonalnych bloków mowy, no i jak projektuje siebie z nową mową już, z wizją siebie w nowej mowie. Tak. I jak wygląda w ogóle takie projektowanie właśnie przyszłości czy kolejnych zdarzeń? No, jak ktoś ma problem z SBS, to dokładnie wie, na czym to polega i jak to wygląda na co dzień. No właśnie, bo to jest ta codzienność, gdzie trzeba załatwiać czasem nawet najprostsze sprawy, najprostsze rzeczy. Wyjście do szkoły, do pracy, tak. Z rodziną, telefony różne. I wszędzie jest to projektowanie. Jak mi pójdzie, jak to powiem, czy sobie poradzę, czy jak w ogóle wyjdę, jak mnie ocenią. Mega dużo. Cały czas. Tych właśnie obrazów w głowie i myśli. I w przypadku starej mowy, pamiętam już w czasach szkoły podstawowej, to sama droga do szkoły, no to było nieustanne projektowanie, negatywne projektowanie całego dnia. Każdy przedmiot. Tu pewnie mnie zapytają, tu pewnie na przerwie znów jakiś będzie temat, jeśli nie wypowiem. Pewnie dostanę złą ocenę za to, że nie powiedziałem tego, co powinienem, albo jak powinienem. Oczywiście to wszystko potwierdzały dowody. Bo te projektowanie negatywne, one nie bierze się znikąd naprawdę. Tak, no moim zdaniem głównie z doświadczeń właśnie, które się miało w przeszłości. Czyli na przykład jak wiem, że już byłem w tym miejscu albo przy tej osobie i miałem wszędzie problem tam, no to wiem, że kolejny raz z tą samą osobą też będzie problem, tak. I na przykład mnie też zblokuje na tym słowie, czy nawet na dzień dobry czasami. No i zaczynam już wtedy generalizować to na wszystkie różne podobne sytuacje. Czyli na przykład jak zmieniam szkołę na inną, to już myślę, aha, no w tej szkole było tak, no to na pewno w kolejnej będzie podobnie, albo i jeszcze gorzej. Przecież są zupełnie obcy ludzie, oni mnie nie znają, pewnie już mnie jakoś określą, już mnie jakoś na przykład nazwą, czy wyśmieją. I to się wiąże później dalej z jeszcze gorszymi wizjami teraz siebie w przyszłej pracy. No jakiej pracy? Najlepiej takiej, gdzie nie trzeba za dużo mówić. Albo gdzie ta mowa nie jest aż tak istotna, żeby była płynna. Wizję siebie w związkach z kimś. Wizję siebie na przykład jako rodzica. Sam negatyw. I nawet na samym początku kursu nowej mowy jednak często kursanci mówią, albo tak się też zdarza, że nie wyobrażają sobie w ogóle jeszcze siebie. Jak to możliwe, że oni by mogli mówić płynnie, bez blokad, tak luźno, spokojnie. Tak. Pamiętam taki kursant właśnie kiedyś powiedział mi, że jak widzi mnie teraz, to po prostu on nie wierzy jeszcze w ogóle, że to jest możliwe. Jak to możliwe, żeby tak mówić po prostu teraz, jak miało się taki problem z mową. Jeszcze tyle lat na przykład, nie? Tak, i właśnie już tworzy tą wizję negatywną siebie, albo nie tworzy pozytywnej. To też jest problem. Właśnie, bo tak, tu trzeba by rozdzielić, że tworzenie tylko wizji negatywnych i nawet nie próbowanie szukania tej, tworzenia tej wizji pozytywnej, mimo że no przecież to możemy zrobić w umyśle. Tak. Stworzyć sobie tą bajkę, nawet niech to będzie piękne. Zwizualizować. Tak, ale jednak ten szereg doświadczeń, wiesz, to jest to, że ich jest tak dużo już później, że bardzo ciężko w takiej ilości negatywnych doświadczeń poszukać w sobie tego pozytywizmu, tego, wiesz, tego na plus, coś jest, co było dobrego, albo co jest, co może być dobrego. Więc jak to może zmienić życie? Zobaczcie, taka negatywna wizja właściwie może wszystko przewrócić do góry nogami. Rzeczywiście tak. Będziemy szukali, będziemy szli do szkoły, do której nie chcemy iść, bo na przykład tam było, że ja pamiętam, wybrałem technikum elektroniczne, żeby lutować coś lutownicą i nic nie mówić. Okazało się to później i tak błędem, bo prowadzący nauczyciel pytał, co przylutowałeś, jaki rezystor, jaki kondensator, tak. I trzeba było podać dokładnie parametry i to już dla
SBS-u, niestety wykluczenie. Te konkrety szczególnie właśnie. Sam konkret, tam się nie dało ominąć, nie zamienić żadnego słowa. Później tak samo studia. Ciągle wybieranie tej najłatwiejszej ścieżki i to już skazywanie siebie na coś innego. Na pewno pracy też nie będę miał takiej, jakbym chciał. Na pewno nie spotkam dziewczyny, która zaakceptuje te blokady mowy. Zrozumie. W ogóle jak ją w ogóle poznać, jak trzeba się przedstawić, to w ogóle, pewnie w ogóle nie poznam. Tak. Zostanie mi tylko internet. No i te projektowanie. Zmierzymy się z takim filmem, fragmentami filmu Stutterer. I tam właśnie są te podobne zjawiska ukazane, ale to w następnym odcinku. No i teraz, czy taka wizja zmienia się w nowej mowie? No właśnie, to co powiedziałem wcześniej, jak stworzyć te wizje w głowie, skoro no, nie ma ich i ciężko je tak na pstryk wytworzyć. To co powiedziałem na początku, czy chwilę wcześniej, że kursanci nawet w te pierwsze dni nie widzą jeszcze siebie w ogóle, jak mówią spokojnie, płynnie. No i też właśnie nie ma co się dziwić, ponieważ nie mieli nigdy tych sytuacji, gdzie widzieli siebie płynnie, czy słyszeli, jak płynnie mówią. Więc no oczywiście tutaj to też jest część treningu nowej mowy. Wizualizowanie siebie, czy projektowanie swojej przyszłości. Jak będziemy wyglądać, jak będziemy mówić. To wszystko potem wpływa właśnie na to, że te obrazy po prostu same automatycznie będą nam coraz częściej przychodziły. Tak. I jeszcze można do tego dodać taką sytuację, że tam ta wizja negatywna tak wpływa nawet na trening nowej mowy negatywnie, że już myśli się, prawdopodobnie się tego nie nauczę. Prawdopodobnie coś spalę, bo przecież tyle rzeczy już paliłem w życiu. Tak. Tyle rzeczy mi nie poszło w ogóle. Więc już projektuję, na pewno to też mi nie pójdzie. Może to jest za trudne, może ja jestem już beznadziejny, może wymyślę jeszcze 1000 powodów, dla których mi ten trening się ma po prostu nie powieść. I mimo to właśnie, że takie myśli będą, może na przykład ty jesteś taką osobą, ta osoba, która teraz nas ogląda, że jednak masz te wizje, te negatywne, a nie wiem, czy zaczynać w ogóle, nie wiem, czy tam się w ogóle zgłaszać, bo i tak pewnie się nie uda, bo to jest trudne, bo trzeba ćwiczyć. I te wizje, te myśli na pewno są. Ja pamiętam, że miałem dokładnie tak samo na początku, jak byłem tutaj pierwszy raz. I to, co powiedziałem wcześniej również, ten kursant, który nie widział jeszcze siebie w przyszłości płynnie mówiącego, to ja miałem tak samo. Też właśnie, jak byłem na tym podstawowym systemie, to w ogóle jak to możliwe, że ja będę kiedyś mówił tak jak na przykład ty, czy inni kursanci, którzy byli na wyższych tych levelach, poziomach. Tak. No, znaczy, i w ogóle miałeś tak trochę łatwiej, bo już kogoś widziałeś, słyszałeś, kto mówi. Jak ja zaczynałem, to nikogo nie słyszałbym prawie. Aha. Więc w ogóle nie było tej wizji i masy negatywnych. Właśnie. No bo pewnie, a może tylko się to nielicznym udało, może trzeba mieć jakieś specjalne cechy superbohatera, żeby mówić nową mową. I myślę sobie, no, dzisiaj jest tak, że im więcej osób słyszymy i widzimy, którzy pięknie, ładnie mówią, tym ta wizja trochę się zaczyna tworzyć. Że być może, no, dlaczego nie ja, nie? Jednocześnie ta wiara właśnie, nadzieja, że no, skoro tyle osób, jest tyle fajnych przykładów, gdzie ludzie faktycznie nauczyli się nowej mowy i mówią płynnie, i pokazują to, chwalą się tym nawet, no to jednak ja też mam duże szanse. I tutaj też znowu wrócę do tej sytuacji, gdzie właśnie nie widziałem jeszcze siebie płynnie mówiącego na samym początku kursu. To właśnie z każdym dniem, tygodniem, miesiącem, mimo że było czasem ciężko, czasem się nie chciało, czasem były kryzysy różne, to jednak z każdym miesiącem następnym ta wizja się stwarzała coraz lepsza. Siebie w przyszłości, siebie płynnie mówiącego. Coraz więcej sukcesów, nie? Coraz więcej przekonań. Robię to, mówię z tą osobą właśnie, w takich miejscach. Czyli to, co na początku powiedzieliśmy, że te doświadczenia już w tych pierwszych miesiącach, nawet dniach właściwie, są to doświadczenia, że ja mogę mówić płynnie i spokojnie i one się potęgują, dzięki temu te myśli są coraz bardziej pozytywne. Na takich wyższych etapach nowej mowy dla zaawansowanych czasem tworzymy takie ćwiczenia,
tworzenia takich wizji i w ogóle ćwiczenia odwagi, na przykład jak City Express, że trzeba wykonać takie rzeczy, jak na przykład sprzedaż bezpośrednia na ulicy, jak na przykład robienie sondaży czy wywiadów, że to tak podnosi pewno siebie i tworzy tą wizję, że ja mogę robić takie rzeczy. Mogę na przykład jeździć, umówić się na jazdę świetnym samochodem i w czasie rozmawiać, prowadzić samochód za ponad 500 tysięcy złotych i rozmawiać spokojnie nową mową, gdzie wcześniej skazałem siebie, że prawdopodobnie będę na utrzymaniu kogoś przez moją mowę. Dokładnie. Okazuje się, że teraz dzięki mowie na przykład wiele kursantów, zobacz, dzwoni o pracę, chodzi na rozmowy kwalifikacyjne, pracują, dostają tę pracę. Nawet. I tak, i dostają, a potem pracują w ogóle mową. Jest taki kursant. Właśnie wielu nawet. Wielu, tak. Ale właśnie teraz akurat mam taki fajny przykład kursanta, który mieszka w Warszawie i tam pracuje chyba w Playu, tak? Jest konsultantem w Playu i na co dzień ma telefony i odbiera czasem tam nawet po 200 telefonów dziennie i rozmawia i po polsku, i po angielsku. Tak. No i czyli zarabia mową właściwie. Czyli zarabia, tak. Poza tym wiele innych przykładów, kursanci, którzy są nauczycielami, którzy są kierownikami budowy, oni jeszcze przed kursem nowej mowy widzieli swoją przyszłość tylko w papierkach, z długopisem przy internecie, w ogóle wykluczali tą wizję, że kiedykolwiek będą mówili płynnie. Tak. A dzisiaj sobie nie wyobrażają, że to by się miało zmienić. I to jest to pytanie odnośnie tej wizji negatywnej w czasie treningu nowej mowy. Czy ta bańka może prysnąć? Czy to nie jest czasem za piękne, za ładne, za zbyt optymistyczne? I jeśli się zrozumie dwa kanały SBS nowej mowy, jak działają, to rzeczywiście nie może prysnąć. Dokładnie. Właśnie trzeba być świadomym w pełni to, co się robi, albo z czym się ma problem, bo dopiero wtedy możemy właśnie planować, jak działać i co robić. W przypadku podejścia do terapii jest troszkę inaczej. O tym powiemy, czym się różni właśnie podejście jako do słowa terapia i trening. Tak. Teraz bardzo szeroki temat, o czym będzie nas na pewno w kolejnych odcinkach. Także dzisiaj dziękujemy za uwagę i też jeszcze miałem wspomnieć, że na pewno też tutaj, jeżeli oglądają nas osoby z SBS jeszcze, którzy nie mają nowej mowy, to zapewne jak mówiłeś o takich misjach dość trudnych, można powiedzieć, jak City Express, czy takie różne wywiady, to na pewno takie osoby mogły już sobie stworzyć wizję, no nie no, gdzie, no ja takie gdzie? Coś, ja nie ma szans, nie, nie ma szans. Także. Zrobicie, ale oczywiście po pewnych treningach i miesiącach ćwiczeń. Także tego krytyka całkowicie wyłączcie i nie myślcie. I zaczniecie projektować wizje optymistyczne, nawet jeśli to by były bajkowe, to lepiej tworzyć optymistyczne bajki niż negatywne horrory. Także życzymy powodzenia i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć. Cześć.